Witajcie bardzo serdecznie w końcu w e-gazecie, drugim e-gazecie. I przepraszam, że jest tak późno, miało być dużo wcześniej, ale no jak możecie się spodziewać, matura nie wybiera. Ja nagrywam wtedy, kiedy mogę i jednak zależy mi bardzo na tym, żeby się uczyć, więc odcinki pojawiać się będą tak, jak będą się pojawiać. Jednak postaram się, tak jak już mówiłam w zeszłym roku, żeby te filmiki były częściej po prostu. A dzisiaj, tak jak była ankieta, porozmawiamy o zbiórce zimą. Jakbym miała dziwny głos, to sorry, ale mam chore tutaj wszystko i w ogóle jak ktoś z Was też jest chory, to możecie mi napisać w komentarzach, to będzie mi trochę milej, że nie jestem sama chora. Tak więc zaczynamy. Pierwsza myśl związana z zimą to jest brr, zimna, brr. W tym wypadku oczywiście nasza zima jest trochę mniej brr, trochę mniej jest zimna. Jeżeli mam być szczera, to faktycznie w tym roku zima wygląda trochę bardziej jak wiosna, no ale... I co zrobić, kiedy jest właśnie tak brr na zewnątrz? Słuchajcie, ja mam trzy rzeczy, które można robić zimą. I jest to gra terenowa pomimo zimna, ewentualnie zbiórka w pomieszczeniu, ewentualnie jest to pójście do kawiarni lub do jakiegoś muzeum. I ta ostatnia opcja moim zdaniem nadaje się świetnie dla zbiórek patroli wędrowniczych, zastępów starszych, najstarszych w drużynie i tak dalej. Zaraz Wam opowiem dlaczego. Jednak w ogóle zanim zacznę mówić o robieniu zbiórek w jakimkolwiek z tych trzech pomieszczeń, wspomnę o tym, że pamiętajcie zawsze o przemienności form. Kiedy już zdecydujecie się na zbiórkę na dworze, czyli na przykład na grę terenową lub na flagi czy inne różne harcerskie wygłupy w lesie, to przemienność form oznacza, że kiedy zacząłeś od ruchu, to skończ na siedzeniu. Potem możesz ruszać się z powrotem, ale trzeba zawsze pamiętać o tym, żeby usiąść sobie na spokojnie między takimi grami ruchowymi. Można też na przykład dorobić coś takiego, że na początku biegacie, później macie chwilę zajęć umysłowych, czyli na przykład coś myślicie, jakieś tam gra w szyfry, rozszyfrowywanie, to można wpleść w grę terenową, na przykład zaszyfrować list, a później sobie siedzicie, odpoczywacie, luźna rozmowa, w ogóle nic, żadna spina i tak dalej. W chwili robicie zbiórkę w domu i siedzicie i robicie różne prace manualne. Pamiętajcie o tym, żeby wstać i coś porobić na stojąco, ruchowo i tak dalej. To mogą być pląsy. Pamiętajcie, że pląsy można nawet robić tak, że siedzi się po turecku i się coś tak klap, 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 klap i tak dalej. Są też takie pląsy. Sądzę, że przydałby się oddzielny filmik na pląsy, ale to już będzie zależeć tylko i wyłącznie od Was. Oczywiście jest też punkt o treści muzeum lub herbata w kafejce. To słuchajcie, po takim siedzeniu jednak, ewentualnie po muzeum się łazi, no to wtedy już macie połączone i angażowanie mózgów, to co widzicie, odbiór wzrokowy, ruchowy czasami nawet, jeżeli chodzi o muzea. Ale jeżeli spędziliście ostatnie pół godziny na siedzeniu na herbacie w kawiarni, to warto podnieść swoje tyłki z ławy i pójść na dwór, pooglądać na przykład nawet architekturę zabytkową na starówce waszego miasta. A wiem, że 90% miast polskich ma starówki. Tak więc, słuchajcie, naprawdę warto pooglądać na przykład budynki, ewentualnie wykonać szybkie jakieś zadania, które Wam przygotuje wcześniej zastępowa albo zastępowy, załóżmy też oparte na tym, żeby odwiedzić jakieś konkretne miejsca w mieście. Pamiętajcie, że nie musicie się ograniczać jedynie do lasu, który jest za Waszym oknem. Macie do dyspozycji całe miasto, a jeżeli jesteście starsi i macie 3 dni, to nawet i całą Polskę. Dobra, wszystko spoko, ale co zrobić, żeby taka zbiórka na 100% wypaliła? Zabrzmi zabawnie i zabrzmi jak 90% całej kadry, ale zróbcie plan pracy. Brzmi głupio, wiem, ja sama byłam zastępową, to nie wiedziałam po co ja piszę plany pracy, skoro ja je pisałam, oddawałam, a później i tak się ich nie trzymałam. I sądzę, że większość z Was też tak robi. Wiem, że większość zastępowych z mojej drużyny też tak robi, że pisze plany pracy, a później robi zupełnie co innego. Ale jak już nie macie żadnego pomysłu, to naprawdę nie zaszkodzi usiąść nad tym planem pracy, który wcześniej zrobiliście rzetelnie i zajrzeć do niego po prostu, bo w nim powinien być bank zbiórek i pomysłów na zbiórki, które właśnie możecie wykorzystać, kiedy nie macie na nic pomysłu. Ale jeżeli macie pomysł, no właśnie, jeżeli macie pomysł, to tego tak nie zostawiajcie, zapiszcie go sobie najpierw. Ja wiem, że pomysły przychodzą w najbardziej głupich momentach, czyli najczęściej na sprawdzianie z matmy. Ja tak miałam, pisałam sprawdzian z różnych rzeczy. Na brudnopisie obok były pozapisywane rzeczy, które mogę zrobić na zbiórce na przykład. Opracuj wszystko wcześniej.
zastanów się dobrze, jak to ma wyglądać, co ma dziewczynom czy chłopakom przekazać ta zbiórka. Pamiętajcie, chłopcy, to też się was dotyczy. Ja się zachowuję, jakbym mówiła tylko do dziewczyn, dlatego że sama jestem dziewczyną i głównie skupiałam się na wychowaniu dziewczyn, ale to się tyczy też was, drodzy zastępowi. Musicie wszystko zaplanować, od A do Z. Fajnie by było, jakbyście wypisali całą zbiórkę w podpunktach, łącznie z godzinami, słuchajcie, to też się przydaje. A jeżeli robicie grę terenową, sądzę, że na grę terenową też powinno się poświęcić cały jeden oddzielny filmik. Ale postaram się wam zebrać tą całą wiedzę, skrócić do maksymalnego maksimum i po prostu przekazać wam to tutaj. Kiedy tworzycie grę terenową, warto ją opracować wcześniej. Nie bójcie się prosić ZZ-u lub kadry o to, żeby stanęła u was na punktach. To naprawdę nic złego. A jeżeli bardzo chcecie, to możecie przecież zbiórkę połączyć razem ze zbiórką innego zastępu. Wiem, że moje dziewczynki uwielbiają gry terenowe, które mają fabułę. Na przykład coś się wydarzyło, jest historia do tego wszystkiego, co mają zrobić. Załóżmy, że książę został okradziony z czegoś, a on ich zadaniem jest przeprowadzić śledztwo i dowiedzieć się o różnych innych rzeczach, które wpłynęły na kradzież tego pierścionka. Właśnie wymyślałam fabułę gry. I słuchajcie, są dwie opcje poprowadzenia gier terenowych, które ja bardzo często stosuję. Oczywiście tych opcji jest więcej, ale te dwie opcje są najprostsze chyba, tak mi się wydaje. Pierwsza to jest to, że po prostu lecisz po punktach, razem z całym swoim dostępem. Twoi harcerze, twoje harcerki po prostu wykonują na każdym punkcie jakieś zadanie. Czy to duchowe, czy manualne, czy umysłowe, czy coś gotują, czy coś rysują, itd., itd. Po prostu na każdym punkcie mają do wykonania jakieś zadanie. A druga opcja to jest to, że startują w jednym punkcie, idą do kolejnego, żeby coś tam dostać. A ta osoba na przykład mówi, nie dam wam złotych monet, dopóki nie przyniesiecie mi chustki. Więc ten zastęp idzie do kolejnego punktu, gdzie mówi, no dam wam złotą chustkę? Dam wam chustkę, jeżeli wy przyniesiecie mi świeczki. Kolejnego punktu idzie zastęp. No dam wam świeczki, jeżeli... I wiecie, i w ten sposób przechodzi przez wszystkie punkty, a patrol nie dostaje nic. Dochodzi do ostatniego punktu, do tego stricte ostatniego, tak naprawdę pierwszego, gdzie okazuje się, że dostanie rzecz, która była potrzebna na poprzednim punkcie, za nic, albo za zadanie. Patrol dostaje to, udaje im się zyskać ten magiczny przedmiot i się cofają po wszystkich punktach. I okazuje się, że tak naprawdę gra zaczynała się tu, a nie tu. To jest trochę logistycznie ciężkie do wytłumaczenia, ale jak będzie filmik o grach terenowych konkretnie, to wam to wszystko dokładnie wytłumaczę. Okej, to teraz przejdźmy do prac manualnych. Tutaj zapisałam sobie wszystkie prace manualne, które mniej więcej znam. I wśród prac manualnych, które ja robiłam na zbiórkach, znaczy przychodziłam na takie zbiórki i je robiłam, to było na przykład plecenie bransoletek, robienie lagi. Tylko pamiętajcie, że przy robieniu lagi trzeba zachowywać zasady BHP i jak się obsługujecie finką, to uważajcie na swoje palce, bo palce są fajne, warto je mieć. Malowanie, fotografowanie, nauka gry na instrumencie, robienie witrażyków, czy nawet gotowanie. Słuchajcie, robienie na przykład własnych czekoladek na zbiórce to jest po prostu tak magiczna zabawa. Robiłam tak kiedyś na nocowaniu mojego zastępu i dziewczyny chyba najlepiej wspominają to, tak mi się wydaje, ponieważ czasami do tej pory wspominają o tym, że o, było to nocowanie. Po części było trochę feralne, ponieważ to było nocowanie mikołajkowe i jedna z dziewczyn dostała naprawdę bardzo słaby prezent i była bardzo zawiedziona, ale bardzo fajnie wspominają tą czekoladę, wspominają jeszcze jeden przypał, ale to jest w ogóle inna bajka i w ogóle nieważne, śmieszna sytuacja. I słuchajcie, robienie czekoladek jest naprawdę bardzo proste, po prostu nastawiacie garnek z ciepłą wodą, w to wsadzacie miskę i tam rzucacie czekolady. Jak ona się rozpuści, to bierzecie foremki na kostki lodu i zalewacie to. Tylko fajnie by było, jakby te foremki były nie takie sztywne, tylko takie, wiecie, gumowe. Takie jak są czasami w Ikei, takie rybki na przykład, no nieważne. To jest bardzo fajna sprawa. Założę się, że chłopaki też lubią gotować, ponieważ mój brat lubi wejść czasem do kuchni. Co z tego, że on ma 9 lat i jest w wieku zupów. Nieważne. A na sam koniec odpowiem na pytanie, po co z zastępem iść do kawiarni? Słuchajcie, zastęp również potrzebuje kominków. Pamiętajcie, że kominek jest również bardzo ważnym elementem w rozwoju duchowym, może trochę takim umysłowym, harcerki czy harcerza. Dlatego jak macie starszy zastęp pod opieką, sami macie 16 lat jako zastępowi na przykład, to możecie zabrać taki zastęp do kawiarni, usiąść przy kawie wspólnie
i po prostu obgadać wszystko, co Wam leży na sercu. Ja Wam mogę nawet poradzić, że robienie takich czyszczeń kubków, powiem to inaczej, zastępowa drugiego zastępu swego czasu, która teraz jest moją drużynową, robiła kiedyś czyszczenie kubka, czyli wyrzucaliśmy sobie wszystko, czym się skrzywdziliśmy i mówiliśmy, słuchaj, to mnie skrzywdziło, ale nie obwinialiśmy za to tą osobę, po prostu mówiliśmy, no to mnie skrzywdziło, a to mi się nie podobało, nie lubię jak jesteś głośna. Nie oskarżamy się, ale mówimy. I słuchajcie, to bardzo zadziałało, to wyczyściło wszystkie relacje u nas. Muszę przyznać, że to też jest dobra opcja, tylko pamiętajcie, robi się to bez silnych emocji, czyli nie krzyczymy na siebie, staramy się nie płakać, nie gniewamy się, pamiętajcie, że wszyscy popełniamy błędy. I staram się to przekazać, tak, słuchaj, ja też popełniam błędy, ale ty popełniłeś błąd tutaj i to mi się nie spodobało. I zgadzamy się na to, żeby inni nam powiedzieli, jakie my zrobiliśmy błędy. Warto na koniec się na przykład przytulić, a panowie przybić sobie pionę męską taką. No i słuchajcie, później jako przemienność form wyjść na miasto i pójść na przykład na łyżwy, słuchajcie. Też fantastyczna sprawa. Co do muzeów, jak wiecie, ja mieszkam w stolicy naszej pięknej Warszawie, a w opisie zostawię Wam kilkadziesiąt miejsc, które warto odwiedzić, jak się jest w stolicy albo jak się tu mieszka. Po prostu najlepsze muzea i nie wiem, wystawy integracyjne, takie integralne z człowiekiem. Na większości z nich byłam. One są fantastyczne i sądzę, że Wasz zastęp bawiłby się dobrze na takich wystawach. Osobiście ja uważam, że jak już posiadacie zastęp starszych dziewczyn, starszych chłopaków, to warto pójść do jakiegoś muzeum, czy to do Muzeum Sztuki Współczesnej, czy do Muzeum Gier Komputerowych w przypadku chłopaków, bo to jest strasznie fajna sprawa, móc dowiedzieć się czegoś nowego, a to jest nam w życiu potrzebne, całe życie się uczymy. I jeżeli czegoś nauczymy się wcześniej, to tylko nam się później może przydać. Tak więc, szybko, zwięźle i na temat. Jak i co robić w zimę? Jeżeli macie jeszcze jakieś wątpliwości, to piszcie mi w komentarzach i słuchajcie, umówmy się tak. Lubimy sobie pomagać, prawda? Ja napiszę Wam, co możecie zwiedzić w Warszawie i w Łodzi. A Wy w komentarzach piszcie mi miasto i co w nim warto zwiedzić. Nieważne, czy to jest miasto, w którym Wy mieszkacie, czy nie, jeżeli tam znajduje się coś wartego zwiedzenia, coś fajnego, to słuchajcie, liczę na Waszą kreatywność. Ja też chcę mieć co pokazać swoim harcerkom. A na razie mówię Wam, czuwajcie uśmiechu. Uśmiech jest najważniejszą i najpiękniejszą służbą każdego dnia. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Czuwajcie!